Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos. Zapomniałem włączyć dźwięku, ale na samym starcie możecie zostawić lajka, komentarz, suba i wpaść na Twitcha, tam pod dymianie, sranie do wiadra, takie tam. Jesteś cały. No to mamy sam dialog czuję na się, sam początek. Jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta, jestem cały. O, statek odpływa. Animacja. Ja jestem mega zaskoczony. To czeka nas ciekawa przygoda. I ta muzyczka. Obyśmy tylko nie wiem, czy ją słyszycie, bo trochę jestem głośno. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddala. Oczywiście, że się oddalę, Jor. Nie się w tym gąszczu. Jasne. Albo Joch. Staram się nadążyć. Rozdział pierwszy. Witamy na Archolos. Właśnie wrzucam pierwszy odcinek, widziałem, że wszystko dźwięki było w miarę w porządku. Odpaliłem sobie zakładkę Steama, ale nie wiem jak to zrobiłem. Shift plus tab, ale ja nie klikałem taba. Ale dobra, biegamy. Mamy zwłoki Ursusa. Ursa. No Bibletchump. No zmarzł. Kurzany mieczek, a to nie jest ten... Leczenie ciężkich ran, to mi się przyda. Coś czuję, bo jestem na hita. Pokaż sobie z tym... co to jest? Skórzanym mieszku. Mieszko pierwszy, 10 monet, no to raczej chyba więcej miał zapłacić. Został okradziony, tu mamy zwłoki, to jest ta laska chyba, która nie potrafiła pływać. A my w ogóle, ja bym się uleczył, ciężkie rany. Wywraca punkty trafienia o wartości 150 maksymalnej many, koszt many maksymalnej many. Nie rozumiem? Spoko. Leczenie ran, cyk. Ale jest trochę ciemna gierka, mi się wydaje. Tu kurwa nic nie widać w tej grze. Poproszę Karwi Arturę, nie, ale poproszę ustawienia i jakbym tak jasność na coś takiego ustawić, żeby to też dla widza było lepsze. Zastosuj, anuluj, wszystko powinno być w porządku. Delikatnie jaśniej, ale nadal tutaj ze zdrowym rozsądkiem. Liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. O, witam. Pilnowałem ich jak oka w głowie. Bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej włosy. To twoja córka? Ale jeszcze ciepło. Ja pierdolę, każdy z nas dostaje lekcję od życia. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. Podzielmy tutaj. Ja niby? Może bogów? Jest. Powinienem był zostać z Florą na Laran, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. Ja tym podgłosię. No to Giga Sadek. I to jest ta twoja samica. Córka. Córka samica. Pochodnia. O, pochodnia to się przyda. Będziemy coś widzieć przynajmniej. Odpalmy pochodnię. Cyk. Ale to kurwa ran to nie wyleczyłem za dużo z tego co widzę. Ale wszystko śmiga, jak zużycie procka, już patrzę. Sorry widzowie, że ja tak niestety w trakcie odcinka, ale... Nie powinienem oddalać. Kurwa, no nie powinienem. Kurwa jak tu się pływa. Ten gotik, zapomniałem o tym. Jest to jakaś jaskinia, na pewno coś tu musi być. Zawsze na starcie, a bo... O! Co się stało? A, misja, i tak mi mówią, żebym zadupcał z tym Jornem. I naszym bratem. No dobra, ale tu coś jest, spokojnie Jorn. Jest tu złoto, ręka szkieleta, Piotr Krynca, winko. To bierzemy. Kuku Chanel. Biegnę. Idziemy, czekajcie, muszę sobie tutaj zobaczyć jakie jest zużycie procesora. Jest zużycie procesora tak zwane eleganckie, więc w porządku. Nie powinno na pewno... Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Nie wiem już co chciałem powiedzieć. Nowy wpis. W ogóle tych wpisów mamy dużo, nie? Ale to zakończone misje. I... To nie są wpisy. Pod którym było spisy? Pod L? Nie, to są misje. A wpisy? Wpis. Pod ny jak noc. A co tu jest? Zakończone misje to były te poprzednie misje, którym nam nie wyszło, tak? Kiedy mój urok osobisty chyba nie zadziałał, bo muszę nad nim propracować. Kurwa, te misje. Zdaje się, że SKZ zakaz opuszczenia plaży, podejdę do niego i sprawdzę o co chodzi. No już byłem, ale dobra, podejdźmy jeszcze raz. Witam
Ezekiel, witam serdecznie. Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Nie mam na to czasu. Córka z pewna się byłaby zaschwycona, gdyby jej ojciec dał się zerzeć topielcom. Idziesz z nami albo zaciągnąć się siłą. Córka z pewnością byłaby zachwycona. Cztery opcje dialogowe, kurwa. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia. A ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację. O! Ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Robi się, dobrze, szefie. Chodź. No i wszystko. Uratowany. Jeden człowiek uratowany. Biegniemy. Chyba szybciej się nie da biec, więc w miarę możliwości szukamy przedmiotów. Roślina lecznicza. Przydałoby się tutaj wsunąć, bo coś czuję, że będzie niedługo jakiś atak na mnie. No a ze mną to ciężko, bo nie mamy hapsów. O, witam wszystkich. Kurwa, jaka ekipa. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać. Nie mów, że wybór moralny może nawet. Może zapytamy się o zdanie reszty. No co ty gadasz? Młody, co o tym myślisz? Przecież to jest najlepszy gotik na świecie. Może uda nam się odnaleźć wioskę? W jakim stanie są ocaleni? To najpierw pytanie. Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy. On trzyma się za brzusio, boli. Pewno pamiętasz drogę? Masz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zalewa. Mniej więcej. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. No, proponuję... To tyle, co chciałem wiedzieć? To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się stąd. Jak nie masz, ale ja chciałem zostać. Idę do ciepłej jaskini. No tak. Wam polecam zrobić to samo. Aha, bo... Marvin. Ja już nic nie wiem, o co ty chodzi. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idę z Fabio, idę z Jornem. Fabio to ten po lewo, nie? Kurwa, ja już nic nie wiem, imiona, nazwiska, już sam nie wiem, jak się nazywam, a nasz główny ten postać to już w ogóle nie wiem. Ja bym poszedł z tym po lewo, nie? Został. Idę z Jornem. Fabio, nie? Przykro mi, Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Tak, dobrze. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. Dam radę. Nowy wpis. Nie dam rady iść dalej, postanowimy udać się do jaskini razem z Fabio. Nie przepadam za tym gburem, ale wygląda na to, że ktoś potrafi obronić się przed dzikimi bestiami. Jocie Kryńca, wybory moralne, to jest jakiś kurwa żart. Pochczam gigantyczny dla gierki jest. Nie mogę z wami pogadać? Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. A to oni zostają, tak? No! Zanim A. się zdenerwuje. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Jak życie? Jestem zajęta. Rozumiem. A wy nie... A wy co? Wy zostajecie, tak, Timo? Wy idziecie... Jesteś cała? Jesteś cała? A my tylko z samicami gadamy, ty, widzę. Dlaczego? A ja to muszę skipować. Jest
cała mokra i pełna wodorostów, a tu? Widzisz? Podarła się! Dobra, ona. Wyglądam jak jakaś wioskowa wywłoka. A wcześniej też wyglądałaś. Po koniec będzie wszystkim sprawić ci nowe? O, ale że nie pierdol, że tak można. Na twoim trupie wyglądałaby znacznie gorzej. Ujmę to w ten sposób. Na twoim trupie wyglądałaby znacznie gorzej. Ma to. Że co, proszę? Ciesz się, że żyjesz, paniusiu. Dama przeżywa istną gehennę, a ty śmiesz sobie drwić? Czy nikt was mężczyzn... Ale są tyle opcji dialogowych, że mnie jest rozpierdala od środka. Może w końcu docenisz to. Nie wiem, co się dzieje. A nie będziesz rozwodzić się nad podartą sukienką. Ale że my tacy mądrzy? O ty, Ana. Nie podoba mi się. No to, to było iść do jaskini, co wy odkurwiacie? Czemu nie idziemy jeszcze do jaskini? Ech, no dobra, ale nasz brat idzie, tak? Czy nie? A nasz brat idzie? Ty, a nasz braciak idzie, czy nie? Jak ma nasz braciak na imię? Któryś z nas, czy któryś z nich to nasz braciak? No nie. Dobra, chodźmy może na prawo coś zwiedzić. Tu widzę, jest jakieś, coś tu się dzieje, więc... Tu są jakieś gobliny na bank, co? Ścierwojad. Rozdupcymy ścierwojada? Myślę, że może być ciężko. Nie, nie rozdupcymy. Taktycznie, taktycznie, wycofka. Dobra. Ograny ścierwojad. Ale już dalej może być ciężko. Klikam, podnoszę pochodnie. Dobra, najlepsza gra na świecie. Dawaj tu pochodnia, cyk. Tam coś świetliki. Te latają. Powinienem oddalać się od jaskini. No racja, racja. Tylko tutaj widzę mleko trzeba. I gra się tak robi, żebyś ty się nie zbagował. Przecież to jest najlepsza gra na świecie. Chrust. A to nowość w kotniczku. Dobra, dalej może nie idźmy, bo i tak pewnie nas gra cofnie. Nie mamy niestety życia, leśna jagoda. Ale... No myślę, mogłoby być ciężko tam. Ja chcę zostać łucznikiem w tej grze. Chrust? Chrust, bierzemy chrusta. Ciemny dzip, mięso kopasza, zawsze OP. Idziemy, panowie. Coś czuję, że tamci oponenci nie skończą dobrze. O kurwa. Ale tu widzę, my jesteśmy... Ue, jeszcze expo za to dostanę. Dobra, to... O! Ewakuacja, ewakuacja, panowie. Wy się bijcie, kurwa. Nie ma to jak porządek. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Przypadkiem. Bo muszę skipować, zobacz, bo to się buguje. Widzę, że cykor cię obleciał. Widzisz, jak to długo leci? Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Dobra, Faby, to jest... Każdy tempak to wie. Gościu, z którym musimy się trzymać. A tak w ogóle mały... Mam wyciszenie? Było na nie statku, mam. Było na statku. Ważne jest to, co się dzieje teraz. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. A co było z nim? Już nic nie wiem, kurwa. Jasne. Tylko pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia. No, towarzystwo, rozsiadać się. Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna. Słucham. A wtedy rozpalę ognisko. Masz problemy ze słuchem? A może... A, Fabio, to jest ten pajac. Pięścią. Fabio. Idziesz po chrust. Albo nie dostaniesz żarcia. Dobra, jebać Fabio. Sam sobie idź po ten chrust. Kurwa, sam sobie idź. Sam sobie idź po ten chrust. Co? Przecież nikt tego nie zrobi lepiej od ciebie. Coś mi się zdaje, że od dawna nie dostałeś w pysk. Idziesz po chrust, Fabio. Albo inaczej pogadamy. No, dostaniemy w pierdol i nam zakosi wszystko, co mamy. Dobra, dobra, pójdę. Dobra, pójdę. Zapomniałem zrobić przycisku, kurczę. Ale w następnym odcinku już wszystko ogarnę. Od początku. Ruchy. Nie no, Fabio, posłuchaj mnie. Straszny, że świut jest. Ja mam przecież chyba, tak? Prostu wystarczająco, czy ile muszę przynieść? Może będzie napisane. Nie ma. Także... Chodźmy może dalej. O kurwa.
Witam serdecznie. Ja się bać. Ja kurwa zapisuję gierkę, ale to będzie trwało. Jo, cię kręca. W następnym odcinku obiecuję, że będzie taki przycisk zatrzymania i za każdym razem, kiedy będę zapisywał gierkę, to oczywiście będę zatrzymywał albo przeniosę sobie też to na inny dysk. Bo nie wiem dlaczego, ale tutaj się strasznie długo zapisuje gierka. Ja miałem też taki błąd w Gothicu, że strasznie długo. W Cyberpunku? Tak. W Gothicu? Nie wiem, czy to jest wina Gothica, czy jakby... Nie wiem, czego to jest wina, ale strasznie długo. Pamiętam, że też tak miałem, że jak zapisywałem, no to raz na jakiś czas było tego, a raz na jakiś czas było tak mega wolno. Ale na pewno ustawię sobie ten przycisk, tylko chcę wrzucić dwa odcinki, nagrać te dwa odcinki na sam start. I przede wszystkim na początku, a później dalej to już wszystko będzie ogarnięte co do dźwięku i tak dalej, więc powinno być git. Jeszcze chciałem postreamować dzisiaj, więc też ta jakość obniżyłem z 2K do 1080p, żeby też CPU sobie śmigał na 70%, teraz śmiga, więc wydaje się spoko. Nowy wpis, proszę bardzo, poka. W jaskini znalazłem miejsce, które wygląda, przypomina grobę, ale na samym środku widzę jakiś magiczny symbol. Powinien powiedzieć o tym Fabio. No, powinienem chyba. Mamy zapis. Więc... Sarkofag, poka. Okej, okay. Noga szkieletu. Coś tam jest warta, więc zawsze warto tutaj opierdolić szkieleta. I oczy krynca, ale że my sarkofagi normalnie otwieramy? Giga pochcząp. Powinienem powiedzieć o tym Fabio, a chuj mu w dupę w sumie. Lodowa strzała, światło, i tak nie mamy many niestety. No, coś czuję, że to jest teleport, nie? Więc jak w to wejdę, to raczej będzie teleport. O, co za dźwięki. A tu co tu mamy? A, ty nie, tu wszyscy przyszli, tak? Cała ekipa jest, spoko. O, już słyszę goblinki, co? To tutaj goblinki? Chyba tutaj, co? O kurwa! Wypierdalam! Wydłupcasz ode mnie, rozumiesz? Pomocy! Pomocy! Potrzebuję pomocy, muzyczka zdechła. Fabio, Fabio! Fabio, Fabio! Ratuj! Ratuj dla widza! Dobra, pozamiatane. Tylko jeden za mną bieg. Ale tam resztę wykosimy zaraz, spokojnie. Biorę od ciebie lagę, goblinie. Dobra, Fabio, słuchaj mnie. Może jesteś wkurwiający? W sumie to mogę iść dalej, chuj ci w dupę, Fabio. Ale w głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce. W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce, przypominające grobowiec. Na samym środku był tam jakiś magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet nie myśl, żeby o tym mówić pozostałym. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. Wszyscy są już dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje, żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w łapę jakiejś bestii. Przyniosłem chrust. Proszę, przyniosłem chrust. Pokaż, co tam masz. No, no. I nawet w miarę suchy. Może jeszcze będą z ciebie ludzie. Pora zająć się ogniskiem. Patrz i ucz się. Fabio, ego kosmos. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. O, mogę se usiąść przy ognisku? A ja bym popytał, pogadał się z innymi. Jak leci? Cieszę się, że mogę się ogrzać. Najgorsze chyba już za nami, prawda? No powiem wam szczerze, że to nie będzie szybka seria. Ja tu chcę gadać, ja tu chcę odkrywać ten świat. Rupert. A gdzie mój brat? On se pobiegł, tak? Mój brat pobiegł. Kurczę. Ale coś czuję, żebyśmy giga w pierdo dostali. Będę pobiegł. Wszystkim przyda się chwila wytchnienia. Dobra. Fabio! Masz tam smakowity kąsek, mogę spróbować? Masz tam smakowity kąsek. Miałem dostać mogę nagrodę. Tak, jasne. Bierz, ale tylko jedną porcję. Myślisz, że ta noc będzie spokojna? Czemu ja to czytam? Zapomniałem, że to się nie czyta. Jasnowidz jestem. Światło może zarówno odstraszyć,
jak i zwabić niektóre zwierzęta. Liczę, że w razie czego ruszysz dupę i pomożesz mi się ich pozbyć. Myślę, że nie będę miał wyjścia. Myślę, że nie chuja. Nie. W każdym razie... Bo nie mam życia, ani łuku na odległość. Odpoczynek. Znajdź sobie jakiś kąt i zdrzemnij się. Nic nam po kolejnych słabeuszach opóźniających marsz. Coś jeszcze, co słychać? Nie widzisz, że coś robi. O, tyknął. Dobra. Robi się późno, czas usiąść przy ognisku i chwilę odpocząć. Nie mam powodu niepokoić tych innych. Ja bym tam wszedł i zobaczył, to pewnie teleport do orków, ale... Ale przy moim zapisie to może lepiej nie patrzeć. Odpocznijmy sobie przy... O, kurwa, tośmy sobie odpoczęli przy ognisku. Panowie, dzięki za expa. Ja pomoc. Ja na pomoc. Witam serdecznie. Cholera. Musiały zwęszyć to pieczone mięso. Nie ma co tu dłużej przesiadywać. Ty i Rupert ruszycie przodem i oczyścicie drogę na wschód. My pójdziemy waszym śladem i spotkamy się w pobliskiej wiosce. Fabio, no hapę. Dlaczego my? Bo całkiem nieźle radzicie sobie z tymi bestiami. Wolisz tu czekać? Jestem ranny, rozumiesz? O to, kto pójdzie, tak. Podczas gdy zjawią się tu kolejne tak. bestie. Jakie ruszajmy? Ruszajmy. Tylko nie dajcie się zjeść czemuś po drodze. Ale żeś kurwa powiedzieć. Powiedział. Uciekałem z Kornis, żeby zginąć w lesie na Archolos. Spokojnie, spokojnie. Poradzimy sobie. Ja też nie. Jest nas dwóch. Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał... Mamy radę, Rupert. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to więcej sensu. Ale już podałem się głos. Mówił o wiosce na wschodzie. Ruperta. Trochę znam to mój brat? Spróbuję nas tam to mój brat chciał iść. A ty rozglądaj się za wszelkimi potworami. To mogę iść z bratem. Czego tu nie znajdę? Kurwa, ja nic nie ogarniam w tych grach. Ty... Nie ma czego plądrować. Te imiona to jest tragedia. Dobra, co mam zrobić? Z samego rana zostaliśmy zaatakowani przez bestie. Każdy sobie z nimi poradził. Co? Kiedy sobie z nimi poradziliśmy, Fabio zlecił mi oraz Ruperowi czynienie przodem i opuszczenie drogi do wioski. Mam iść w kierunku wschodnim. Chłopie, jakbym miał... A widzę, on tam biegnie, kurwa. Ty, ale to beze mnie tak za dupca? Nie powinienem oddalać się od... Co nie widzisz, że... A wiesz co? O! A mnie tepa do Ruperta. A nie, to... Ale poczekaj, rozumiesz, że ja muszę zjeść? Rupert! Coś ty takiej gorącej wodzie kąpany. Chłopie, on już biegnie, ty. Ale fajne jest to, że mnie cofa. Myślę, że jest to spoko. Od nowa many to nie. Ja muszę tu pojeść. Smażone mięso kretoszczura. Muszę sobie hapę od tego. Odnowić. Dobra. Hapo odnowione. Chodź tu, Rupert. Biegniemy za Rupertem. Jest tak zwany poranek. Rupert. Gdzie ty kurwa biegniesz tak szybko? Przecież Rupert jest za szybki. Gdzie on biegnie? Dobra, bij się kurwa. Jak tak biegniesz do przodu, to co? Poczekał dla widza. Pogadalibyśmy, pozwiedzali tutaj kąty, pozbierali leśne grzyby, bo to jest coś, do czego się kurwa nadaje. Biegniesz i biegniesz, jak pojebany. Mam mapę? No nie mam mapy. No i miałoby to sens. Pewnie ją będę musiał kupić za 700 golda. Ej, no śpisa tego... O, kolejny poziom. No i elegancko. O, ja już się rwojadę, ty pierwszy raz widzę. Nie, chyba gdzieś, chyba w Gothiku 3 były je sierwojata. W Gothika 3 jeszcze nie mieliśmy niestety okazji ograć na kanale, ale ja miałem okazję zagrać w niego 500 razy i nigdy go nie przejść, więc tak samo jest z Gothikiem 1, 2 i wszystkimi innymi poprzednimi, więc myślę, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy to ogramy. Dobra, Rupert, jaki kurwa agresja, ty. Czuję, że Rupert się wypierdoli zaraz. A co ty robisz, Rupert? No widzisz potwora. A, już posprzątane? Ale mam 30 FPS-ów. Co się zdało? Mam 30 FPS-ów z jakiegoś powodu. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się. A, to on zabił. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. Co się dzieje? Czemu mam 30? W gorącej wodzie kąpałem. 36 FPS-ów, widzowie. Ja to muszę ponaprawiać, ale... No na tą drogę to na chwilę chyba może być.
Coś się musiało stać. Ty, nagle mi wypierdoliło 100% wszystkiego. Nie wiem, co się dzieje. Halo, czemu mam tyle FPS-ów? Co się stało? Jakieś wioska się ładuje i dlatego? Jo, cię kręca, ale lagi. Łe, ale to nie mogę teraz nawet zatrzymać widzowie i tego naprawić, więc... Na 30 FPS-ach, lecimy. Będzie git, wy macie to pewnie z 10. Sam nie mogę w to uwierzyć. Wejdziemy do wioski, już 25 minut. Wrzucam odcinek i... I tutaj zakończymy, myślę, zaraz odcinek. Idziemy pogadać z wartownikiem. Ja myślę, że przy takiej ilości FPS-ów to ja muszę pogadać z moją kartą graficzną, czy ona się kurwa dobrze czuje. 1060, ale optymalizacja. Boże. Nie, ale tam jest chyba opcja wyłączania w mieście różnych rzeczy i tak dalej. Zmniejszania widoczności. Mam na 200%, czy ten 300, więc myślę, że sobie to ustawimy. Tak, zakończymy to, bo to taki gameplay na 50, na 30 FPS-ach nie ma chyba największego sensu. Widzimy się jutro. Bo odcinki codziennie po dwa i tak sobie będziemy prowadzić tą serię. Tutaj jest idealne miejsce, myślę, na to. Albo pogadamy jeszcze ze strażnikiem, bo to... Ty jesteś Marvin, tak? Tak? Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Ale zdziwiony taki. My oczyszczamy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Ale fajna mimika twarzy. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most... Klasyka. W lewo za rzeką, w prawo za mostem. Karczma Bastiana. Jasne. I to tam odpoczywa właśnie. Tak, jeszcze z 20 razy się zgubię, więc. Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Taki miły, niemiły jesteś. Mamy nowe wpisy. Widzimy się jutro. Tak jak mówię, zostaw lajka, komentarz, wpadnij na Twitcha. Tam poddymiamy, streamujemy, wszystko robimy. Mój kanał będzie Rewind. Tutaj też będzie miała masę rzeczy. Pracuję nad 20 projektami naraz, więc. Niedługo będzie sporo rzeczy. Trzymaj się, do zobaczenia, zostaw lajka, jeszcze raz. Siema! O, jakaś tablica jest, ale zajebiście będę się bawił przy tej gierce, jestem przekonany. Do zobaczenia.